No okej, siemanko, z tej strony Enzi, witam was wszystkich w kolejnym odcinku Wiejskiej Przygody. No i słuchajcie, co dzisiaj będziemy robili? A dzisiaj pójdziemy sobie na statki, bo latałem sobie trochę po mapie, mam dwa waypointy, a mianowicie będą to statki. I tam gdzieś niedaleko statków jest jeszcze pustynia, gdzie były dwa dziwne budynki, więc to sobie ogarniemy. W międzyczasie zrobiłem sobie też ekwipunek, enchantowałem sobie ten miecz Poison Sword. I mam teraz bardzo fajne... fajne bonusy, plus kaska sobie zrobiłem z rubinu, bo tam trochę tych rubinów miałem. A bez sensu mam nosić kask z tego tygrysiego oka, skoro to nawet protection nie miało w sobie. I słuchajcie, co do poprzedniego odcinka, w międzyczasie jak będziemy szli do tych statków, to wam wytłumaczę parę rzeczy. Słuchajcie, w poprzednim odcinku graliśmy z Martynką i było dużo hejtu, w sumie wam powiem. Zresztą sami to widzieliście. I wydaje mi się, że głównie dlatego, że ludzie bardzo chcieli oglądać, czy wy bardzo chcieliście oglądać Wiejską Przygodę, kolejny odcinek. A tu nic, a tu z dupy Martynka wyskakuje, która nic nie ogarnia, tak? I słuchajcie, ogólnie cały ten odcinek miał być dla beki zrobiony. Martyna ogarnia Minecrafta, wie jak się gra i to nie jest tak, że ona nie potrafi nawet otworzyć drzwi, nie? Więc no, bez jaj. I było pełno komentarzy, że jest głupia, że nie nagrywaj z nią już nigdy i tak dalej. I powiem wam, że Martynce się w sumie spodobało, pełno takich komentarzy było, ale z drugiej strony widziałem, że wielu ludzi tak naprawdę też zrozumiało, że chodziło o to, że miała robić z siebie, wiecie, osobę, która nie za bardzo ogarnia. I było to robione głównie pod bekę, tak? I właśnie fajne było to, że pełno osób to zrozumiało i że chciało jeszcze więcej takich materiałów. I wydaje mi się, że będziemy z Martynką robili coś takiego. Martynce też bardzo się spodobało. I niekoniecznie właśnie będziemy tworzyli takie nagrania z Wiejskiej Przygody, nie będzie to miało związku z całą tą serią i tak dalej. Więc nie musicie się bać. Będą takie luźne, dodatkowe filmiki wrzucane jako na przykład drugi film w ciągu dnia, gdzie Martyka będzie sobie grała w jakieś inne gry indie, czy na przykład jakieś horrory i tak dalej, więc mam nadzieję, że wam też takie coś się spodoba. A jeżeli tak, to zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, co o tym sądzicie. I tyle w sumie. Co jeszcze się pozmieniało od poprzedniego odcinka? No tyle, że mam dzidzie, którą zostawiłem chyba w domu w ekwipunku. Tak jakoś wyszło po prostu. Plus drzewo mam duże i mam jakieś belladonna seeds, czyli zasadzę sobie to jak będziemy już w domu. Nie mam tej ręki. Gdybym ją miał, to bym dotknął sobie tą wiedźmę i ciekawy, czy coś by się stało. Chodź goblin. Bardzo mi się podoba ten miecz, bo nie też, że jest silniejszy od tamtego, ma 16,25 ataku. Ale ważniejsze jest to, że sam w sobie nie też, że zatruwa jeszcze postać, to jeszcze ją podpala i to jest kozackie już w ogóle. Gdzie ja jestem w tym momencie aktualnie? W sumie mogłem sobie wziąć łódkę i sobie opłynąć naokoło. Ale po co robić sobie tylko kilometr, chociaż nie wiem, czy nawet bym tam przepłynął gdzieś. W ogóle muszę powybierać się w jakieś dalsze miejsca, bo zauważyłem, że gdy pobiegnę sobie, nie wiem, tam z ten 1000 metrów w jedną stronę, tworzy się fajniejszy świat w ogóle i nowe rzeczy, bo parę modyfikacji jednak dodałem od samego początku, gdy zacząłem tą serię i one mają wpływ na generowanie się kolejnego świata, więc powiem wam fajnie i gdy będziemy szukać... O, jest już pustynia, waypoint, o którym wam wcześniej mówiłem. I powiem wam, że gdy będę chciał znaleźć sobie jakiś inny dom. Znaczy ten też jest spoko, w sumie tutaj na razie będę się budował. Może w późniejszym czasie po prostu pójdziemy gdzieś dalej, gdzieś gdzie będą właśnie już nowe takie rzeczy i tego typu inne sprawy. Pójdziemy gdzieś dalej, gdzie po prostu generuje się fajniejszy świat i tam będę sobie to wszystko już ogarniał. Są ferbiki, ferbików dużych nie chcę, bo mi się nawet do domu nie zmieści. A statki są za 100 metrów, więc jest ok, już nie będę was zanudzał moją paplaniną i gadaniem. W sumie myślałem o tym, czy by nie zrobić sobie Q&A na przykład, bo fajnie, w sumie dużo pytań ostatnio zauważam w komentarzach, więc czemu nie po prostu zrobić sobie Q&A, jakieś vlogi i tak dalej. Możecie napisać mi, co o tym sądzicie. Wyrzucę te kupy i tak dalej, bo ja tego nie chcę, nie lubię po prostu tego nosić. Ten syf mi po prostu zaśmieca cały ekwipunek. Co to jest? To jest bubr! O, będzie ścinał drzewka. Tak? Zetnie je, czy nie? No bubry tak robią, chyba. Chyba, że mi się pomyliło z czymś, ale chyba nie. O, i są te statki, o których mówiłem, tutaj też jest statek. Ogólnie są dwa. Czy tam coś więcej jest? Nie wiem, nie patrzyłem aż tak. Czekajcie, bo chyba...
Nie. Już myślałem, że wieża mi znowu hałasuje jak poprzednim razem, ale jest okej. Zanim tam wejdę, coś zjem. I w sumie tak się zastanawiam, czy ja będę musiał z kimś walczyć, bo te statki są przyjęte przez Ferbi. I chyba nie będę miał tutaj jakichś specjalnych wojowników. Chodzę i tylko słyszę la 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 i coś śpiewają te będy małe. A to coś jest w ogóle? Chyba nie. No myślę, że coś tutaj znajdę, ej. A tu dupa. O, jest skrzyneczka. Książka i wędka, super, ale wędkę sobie wezmę. Może jakieś sobie połowie rybki. Zobaczymy, czy coś mi to da. Piston to jest? Ni. To jest takie samowiszące coś. Prawdopodobnie coś się przy generowaniu świata zbugowało. A czemu ten statek jest taki zniszczony? Ja myślę, że tutaj znajdę kogoś, jakiegoś przeciwnika czy coś. O, ale skrzynków. Ile tu tego jest? Szkoda, że nic ciekawego niestety. Żelazo i tak dalej. No, gdybym tutaj na początku doszedł, to by było spoko, ale... O, proch sobie wezmę. A to dlatego, że pamiętacie, chciałem kiedyś wysadzić tą wioskę obok mnie. Więc sobie TNT będziemy robili i próbowali to zniszczyć. Dobra, idziemy stąd, kurczę, nie ma tutaj nic więcej. Spodziewałem się, że coś... Tam coś jest. Widzę w prawym rogu na mapie, że coś tam się znajduje. To zaraz to śmigniemy, zobaczymy. Czy coś tam znajdę. Ten statek jest ewidentnie trochę bardziej zadbany. Nie jest chyba aż ten... Co to jest? Co głowa? To jest podobizna szwagra? O! Stój! Od razu lepiej. A, obsydian tam u góry jest. Ale to nie będę go brał, po co mi obsydian w sumie? Tam jest to, ta kuleczka też się sobie uderzę, bo zauważyłem, że z niej jakieś fajne rzeczy wypadają. Tam jest zamek, więc zaraz sobie śmigniemy. Co to jest? Szkoda, że w tych skrzynkach nie ma jakichś fajniejszych rzeczy. Albo jakichś spawnerów, czegoś tam, jakichś piratów i tak dalej. Fajnie by było. Tak to trochę słabo, no. Gunpowdery muszę zbierać, bo ja tak patrzę po tych skrzynkach i zapominam je w ogóle brać. Oczywiście wpadłem. No, wypłyń! O kurczę, to jest za wysoko. Przestań skakać w wodzie. O. To jest zejście na dół. Czyli tu coś kiedyś było. Może coś tam znajdę, dalej pójdę. Fak, nie trafiłem. Może coś tam będzie. Nie, tu może, bo wszędzie woda jest. Zalało mi trochę tą wioskę. Znaczy wioskę, statka! Skrzynka taka nieśmiertelna się trochę wydawała przez moment. Gunpowder. A, tam nie dojdę chyba. Będę musiał z drugiej strony podejść. Znaczy podejdę w ogóle. Dziura będzie tu... O, tu jest jakieś drzwi. Tu jest jakieś drzwi. Mój polski jest... super. A może gdybym tutaj znalazł jakiegoś na przykład pirata i mógłbym go uratować i na przykład zrobić z nim sobie jakiegoś deala czy coś. To wezmę. To jestem ciekawy, co to jest. Harpun taki jakiś mi się wydaje. Dobra, wychodzimy chyba. Spodziewałem się czegoś lepszego po tych statkach. No fuck. Jak ja wyjść? Dobra. Dawaj mi dirta. I się podsadzimy i idziemy dalej. Tymi harpunami się chyba rzuca. No fuck. Czemu musiałem wpaść? Znowu. Noc idzie, nie podoba mi się to za bardzo. Czy harpunem się rzuci, czy ja muszę mieć blendę tego? O, rzuca się! No i bardzo fajnie, tylko szkoda, że ten harpun mi zniknął. Nic mi z niego już nie zostało. A jaki to damage zabiera? 6. O dobra, zmarnowałem wszystkie, tym bardziej, że nie trafiłem jeszcze w tego jala. Co to jest? Co? Biegające renifery złe. Jaberwok. Cześć. Ale z niego tylko skóra wylatuje, no to słabo. Myślę, że coś fajniejszego będzie. Tam coś lata, jakiś ten. Wiem, że to już są też takie latające dziwne bossy.
to właśnie gdy latałem tutaj po tym świecie, to widziałem. I ogólnie jeszcze mamy do pokonania bossa. W miejscu, gdzie kończyliśmy dwa poprzednie odcinki, tam u góry na drzewie była wielka małpa na samej górze. I będziemy musieli tam pójść, żeby z nią zawalczyć, spróbować ją zabić. I zobaczymy, co z niej wypadnie, bo to wyglądało tak trochę, jakby to był King Kong, aczkolwiek King Kongiem to on nie był. Ale może... oh fuck. Ale może coś fajnego by tam... jednak z niego wyleciało, jakąś fajną zbroję byśmy sobie zrobili. Czy coś. A to chyba jest zwykła wioska tylko. Nic specjalnego. Zwykła, najzwyklejsza wioska. No. Niestety jo. Więc idziemy, nie będę tu siedział. Chyba nic nie było, a wiem, że nie jestem tutaj mile widziany i zaraz będą mnie atakowali. Pełno kamieni mają. Czekajcie, pójdziemy sobie na pustynię, bo czemu nie? Aż tak daleko chyba ta pustynia nie była. W którą stronę? A, tam 600. Nie spojrzałem nawet. Wodą nie, do wodą tam nie dojdziemy, więc nie będę sobie robił tej łódki. I na tej pustyni pamiętam, że był jakby taki budynek, mały, mały, bo mały. Ale był strasznie dziwny i dlatego chcę wam to pokazać. Coś tam jest, nie? Jakiś budynek. Zaraz ogarniemy. Może okradnę. Zobaczymy. Może coś fajnego tam będzie. Fajnie, że tą zbroję sobie zrobiłem trochę mocniejszą, bo tamta ta z oczu tygrysa nie była w sumie jakaś kozacka, wam powiem. A to jest ok. I ten miecz też jestem zadowolony, bo mogę sobie w końcu mieć przepalone jedzenie od razu, gdy zabiję coś, a nie, wiecie, muszę potem latać po tych piecach i to sobie przepalać wszystko. Dzień dobry. W ogóle w sumie nie przejęta, że wlazłem jej do domu. Ja nie będę się tutaj, wiem, okradał, bo nie ma co, ja nie będę ci ryby kradł. I tak biedna widziałem, że była. Jedną rybę w skrzyni miała i całe życie na tym musi ciągnąć. Słabo. Nie będę gadał. 400 metrów w tamtą stronę, ale ciężko mi się biega. Tylko wskoczę sobie po prostu na drzewo. I będziemy sobie drzewami przechodzili, bo chyba będzie tak prościej. I wpadłem. Ogólnie dzisiaj jest poniedziałek. I powiem wam, że to jest pierwszy poniedziałek po feriach. I co mogę wam powiedzieć, i wy to sobie wiecie, jak to jest pierwszy dzień w szkole po feriach? Słabo. I tak mi się kuźwa nie chciało dzisiaj po prostu. Tak po prostu już miałem wywalone w tą szkołę, żeby rano wstać i pójść, że masakra, ale miałem o tyle szczęście, znaczy szczęście w nieszczęściu, że miałem problemy fizjologiczne, bolał mnie strasznie brzuch. I trzeba było wrócić do domu, przecież jeden po kiblach latał w szkole. Nie wiadomo, co się w ogóle wyrabia. Więc trzeba było wrócić sobie do domku, nie? A że lekcji w sumie aż tak dużo nie miałem, no to dzisiaj będę miał wolne. I tak zły poniedziałek stał się w miarę dobrym poniedziałkiem, dlatego nagrywam wam ten materiał wcześniej i będziecie mieli go wcześniej niż przed, kurczę, godziną tam, nie wiem, 17, 18. Bo tak by zwykle było, gdy wracam ze szkoły. Bo jednak trochę tam trzeba siedzieć, nie puszczają mnie, kurczę, o 12 do domu, tylko ostatnio się tak plan zmienił, że w większości będę do 15 siedział. I masakra, nie podoba mi się to strasznie. Ale powiem wam, że plus jest tego taki, że moja szkoła kończy się już w kwietniu. Pod koniec jakoś kwietnia. I już więcej nie będę miał szkoły. Na studia raczej nie pójdę, bo to chyba nie dla mnie. I co? I wolne. I praca będzie mnie czekała. To taki minus. Ale najpierw sobie odpocznę jakiś czas. Od tej szkoły jakieś dłuższe wakacje sobie zrobię. Bo ile to lat jest? Nie będę teraz liczył, bo i tak pewnie się pieprzę. Ale tak powiedzmy, że około 13 lat do tej szkoły jednak chodziłem. To wiecie, no to jednak może człowieka zmęczyć, nie? O właśnie, słuchajcie, to jest ten budynek, o którym wam mówiłem. I dlaczego on jest dziwny? To są żaby. Ale na razie olejmy te żaby. Co do mnie strzela? Który? Co do mnie strzela? Aha, Ferbi taki mały. W ogóle nie ogarnę, co to jest. Patrzcie. Gdy wskakuję na to... A nie, w sumie nie. Ale zachowuje się to trochę jak lód. Jest dziwne. Zaraz wejdziemy do środka. Jezus, ja muszę ściszyć to. Jak głośno. Fuck, zaraz mi uszy. Albo nie, to je zostawię, tylko ja sobie na mikrofonie ściszę.
O, o wiele lepiej. Spróbuję wskoczyć tam do środka. Gdzie to są drzwi? Dobra, są. No, zostaw mnie, żabo! Jesteś żabą! Czym ty jesteś w ogóle, skorpionem? Szczurów nawalone. No, idź, dobra. No idź ta ode mnie, no nie mogę się tutaj rozgarnąć w ogóle z tymi dupkami. I co fajnego jest z tymi... No fuck! O co tu chodzi? Dajcie mi wejść! Chamy jedne! Idź ode mnie! Silverfish. Silverfish... I słuchajcie, to jest takie coś, że w tym miejscu ja nic nie robię i odbijam się od ścian i nie mogę się zatrzymać. I to jest tym najgorsze. No teraz mnie już w ogóle wyrzuciło. I teraz będę miał problemy. Spróbuję zniszczyć spawner jakiś, ale no jak sami widzicie, trochę samo to wygląda. Czy skrzynkę dam radę otworzyć? Bym musiał to zniszczyć chyba w jakiś sposób. Dobra, może tak uda mi się pokonać chociaż te stwory, bo one mnie cały czas popychają. O fuck, jedz! Dobra, jest trochę lepiej. Idźcie szczurki ode mnie. No stój! Spokój się! No i zginęłem przez niego! Jakie głupie żaby! To jest niesprawiedliwe, ja chodzę na wielkie małpy, chodzę na wielkie potwory i nie ginę. Poszedłem do żab i mnie zajadły. Skorpiony też były i szczurki. To jest chamstwo i trzeba to zmienić i mój głos jest jakiś dziwny, gdy staram się być zły i krzyczeć. Dam sobie głos, bo się nie słyszę. I, słuchajcie, padłem, ale powstanę i wrócę tutaj po te rzeczy. Pozwiedzamy sobie dalej pustynię. Ale z racji tego, że odcinek już trochę trwa, powiem wam, że to by było na tyle. Jeżeli chcecie jutro wiejską przygodę, to zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli będzie ich dużo, to faktycznie ją nagram. Piszcie komentarze, co sądzicie o materiałach z Martynką. Nie z wiejskiej przygody, tylko z różnych gier co jakiś czas. Jako dodatkowy materiał, jako drugi czy tam trzeci materiał w ciągu jednego dnia. Mi się wydaje, że spoko i wszyscy na tym będą mieli jakiś dodatkowy fan, tak? Bo zawsze macie ten jeden odcinek wiejskiej przygody w ciągu dnia, jak chcecie obejrzeć. Plus, gdy nie ma co do roboty, zawsze możecie sobie obejrzeć Martynkę, jak stara się coś ogarnąć w jakiejś innej grze, więc... No moje spoko pomysł, piszcie co wy o tym sądzicie. Subskrybujcie mnie już teraz, wbijajcie na fanpage'a i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale, tak więc siemanko, cześć. Pa, pa.